No i znowu zostaliśmy sami. Dziecko, chociaż już właściwie chyba powinnam mówić synek, Foka i ja. Christopher pojechał do domu, do Finlandii. Właśnie, synek. W tym tygodniu, a to już 13, podczas badania USG lekarz powiedział, że to raczej chłopak i że on się raczej nie myli. Oczywiście nie można nigdy do końca być pewnym płci dziecka, chociaż to akurat wysokiej klasy sprzęt i bardzo dobry lekarz, więc chyba warto mu zaufać. Ja oczywiście od początku upierałam się, że będę miała córeczkę, ale tak naprawdę to żadna różnica, chociaż będę musiała pomyśleć nad imieniem. A tu preferencje zmieniają mi się z tygodnia na tydzień. Czy polskie, czy może międzynarodowe, bardziej oldschoolowe, a może nowoczesne. Zdecyduję, jak już będę pewna płci. Chociaż teraz pewnie jest to ważniejsze dla mojej mamy, po to, żeby wiedziała, w jakich kolorach lub z jakimi deseniami robić na drutach ubranka dla wnuka tudzież wnuczki. Właśnie, to był bardzo rodzinny tydzień. Spotkania z mamą, tatą, bratem, babcią. Właśnie, chyba najspokojniej do tematu mojej ciąży podchodzi moja babcia. Ona już od dawna chciała, żebym miała męża i dziecko, bo przecież wszystkie moje kuzynki już mają. To niezwykle ważne dla mnie, że mam wokół siebie tyle osób wspierających mnie bez względu na to, co się zdarzy. Dobrze, że Christopher nie nudzi się ze mną w tym czasie, bo cała moja rodzina dostarcza mu mnóstwo rozrywek. Na przykład zoo, spacer nad rzekę, wizyta w staromodnym sklepie rybnym. Spędziwszy kilka dni wśród swoich, wcale już nie jestem pewna, że chcę urodzić dziecko w Finlandii. Tu jestem u siebie, doskonale rozumiem i czuję, jak tutaj wszystko działa. Wiem, na czym polega polska mentalność. Dobrze się czuję w znajomych mi miejscach. No, w Finlandii, chociaż tam służba zdrowia na pewno działa wyśmienicie, będę właściwie w zupełnie nowym otoczeniu. No, chociaż oczywiście z moją nową fińską rodziną. No to temat do zastanowienia się i to już wkrótce. Ciekawe, ile przytyłam. Słyszałam, że w pierwszym trymestrze nie powinno się przytyć więcej niż 4 kg. No i ja nigdy nie byłam chuderlakiem. Waga zawsze pokazywała jakieś 62 kilo. Więc ile mamy teraz? 64. Czyli całkiem nieźle. Nie jest aż tak źle po tych wszystkich zachciankach, które miałam. A propos zachcianek, skoro lekarz mówi, że będę miała syna, to dlaczego mam cały czas ochotę na słodycze i słodkie potrawy? To podobno zwiastuje dziewczynka.